Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Szanowni Państwo, to jest felieton, nasze spotkanie w przeddzień końca 2021 roku, w przeddzień tego momentu przełomowego między rokiem 2021 i 2022, który jest ciągle niepewny. W związku z tym przede wszystkim wydaje się, że należałoby podsumować pierwszy. Ale ja myślę, że ważniejsze jest coś innego. Pozwólcie, że przede wszystkim podziękuję Wam. Że przede wszystkim podziękuję Telewizji Trwam, Radiu Maria, Wyższej Szkole Medialnej, codziennemu pismu, które jest wydawane przez Ojców Redemptorystów, naszemu dziennikowi, całej tej wielkiej pracy, jaką Ojcowie Redemptoryści na czele z ojcem Tadeuszem Rydzykiem przez te ostatnie 30 lat zrealizowali, ratując Polskę, bo taka jest prawda. I podziękowania też kieruję do rodziny Radia Maria, tej niezwykłej rodziny, która łączy całą Polskę. Ta praca wykonana przez te lata była pracą ratującą naszą tożsamość narodową, naszą tożsamość wiary, tożsamość religijną, czyli właśnie te wartości, które są przede wszystkim teraz obiektem ataku. Obiektem ataku, który jest także wsparty atakiem militarnym, atakiem gospodarczym, atakiem politycznym, ale przede wszystkim dotyczy wartości. Przede wszystkim dotyczy naszej tożsamości narodowej i naszej tożsamości religijnej. Można powiedzieć, że doszło do takiej sytuacji, w której polityka i ideowość w polityce stały się tożsame właśnie z wartościami religijnymi. Bo przecież atakowany jest Pan Bóg, atakowany jest Chrystus, atakowana jest nasza tożsamość jako mężczyzny i kobiety, atakowane jest małżeństwo, atakowane jest życie dzieci nienarodzonych. Można powiedzieć, że wszystko to, co składa się na wielką cywilizację chrześcijańską utworzoną po przyjściu Chrystusa na świat, to właśnie jest dzisiaj atakowane w sposób bezwzględny. W taki sposób, jaki nie spotykaliśmy się naprawdę nawet w okresie terroru i okupacji sowieckiej. A mimo to przetrwaliśmy. A mimo to dajemy sobie z tym radę. A mimo to nie tylko odparliśmy ataki militarne, nie tylko odpieramy ataki gospodarcze, ale także utrzymujemy naszą tożsamość właśnie cywilizacyjną, tożsamość wiary. To dzięki Wam. To dzięki Radiu Maria. To dzięki Telewizji Trwam. Oczywiście nie tylko temu. Oczywiście tych czynników jest dużo więcej. To prawda. To Radio Maria między innymi wychowało, tak, wychowało pokolenie polityków świadomych, że religia jest fundamentem całego naszego życia, także działania politycznego. I za to właśnie serdecznie dziękuję. Dziękuję także za pamięć o konieczności ujawnienia wszystkiego, co wiąże się ze zbrodnią smoleńską, bo to przecież zbrodnia smoleńska była pierwszym aktem ataku, brutalnego, straszliwego ataku nie tylko na tych, którzy polegli, ale także na cały nasz kraj, na całą Polskę. Można powiedzieć więcej, na wszystkie te państwa i te narody, które wyzwoliły się z komunizmu i chcą odbudować swoją tożsamość narodową, ale i tożsamość właśnie ideową, tożsamość wiary. To Polska stała się fundamentem tego oporu. Dlaczego? Bo udało nam się coś, co nie miało miejsca w całej naszej historii. Dwukrotnie Polacy wybrali jedną formację właśnie niepodległościowo-chrześcijańską, niepodległościowo-katolicką, tak by odbudować nasze państwo, odbudować naszą siłę. To wszystko, ta jedność była, jest produktem właśnie tej wielkiej pracy rodziny Radia Maria, telewizji Trwam. Za to najwyższe, najserdeczniejsze podziękowania i głębokie przekonanie, że tak będzie także w przyszłym roku.
pokonamy te wszystkie trudności, przezwyciężymy te wszystkie ataki, odbudujemy silną, niepodległą, katolicką Polskę. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.